To, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Ogłaszam was mężem i żoną. Możesz pocałować pannę młodą. Widzisz, nie okłamałam cię. Już jesteś moim mężem. Kocham cię. Występują Ojciec Korache, odcinek 182. Los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, ¿y qué? Nos van a lapidar, ¿y qué? Peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Dziękuję, Ojcze. Idźcie z Bogiem, dzieci. Bądź szczęśliwa, córeczko. Gratuluję, gołąbku. Bardzo pragnę dla ciebie szczęścia. Nadal wątpisz. Nie bój się. Nie skrzywdzę go. Na co czekasz? Łap go! Za nim! Spokojnie, Costa! Zwariowałeś? Nie widzisz, kogo masz przed sobą? Widzę. Jakimi stawiasz zarzuty? Kłamstwa tej... dziwki? Wręczyła mu po prostu dokumenty z zakonu Betanii. Bo tak się chyba nazywało. Nareszcie sprawiedliwości stanie się zadość. Zgnijesz w więzieniu. Ty, diabelna suko, rozniosę cię. Spokój. Spokój, Costa.
contestame. Odpowiedz. Czemu nie chcesz pogodzić się z tym, że... że jestem Santiago? Słyszałam cię mówiącego jak on. Miałaś halucynację. A jak dowiedziałam się o Dario? Usłyszałaś coś od pielęgniarki. Byłaś pod narkozą. Jestem podobny do brata, ale nigdy nie zająłbym jego miejsca. Nigdy, rozumiesz? Pedro, którego znałam, był zdolny do wszystkiego. On nie żyje. Skąd wiesz? Nie widziałam jego ciała. Gdybyś mogła chodzić na jego grób, to byłabyś spokojniejsza? Wiem, jakie to dla ciebie trudne, ale kiedyś zapomnisz. Kiedyś zapomnisz. Ya te vas a olvidar. Confía en mí, sí. Zaufaj mi. Discúlpeme, pero esto nie tak się umówiliśmy. Czekaliśmy na niemowlę. Tego nie obiecywałem. Mamy tylko tego. Odsuń się. Nie jestem opiekunką nieletnich. Bądź grzeczny. Jesteś w dobrych rękach. Ten drągal tu nie zostanie. To twój syn. Uciesz się. Jovin, jestem Pipo. Twój wujek. A tamten to twój tato. Ten łysy? Jak powiedziałeś, mały? Łysy. Kto dał ci te papiery, suko? Proszę nie robić kłopotów. Co się dzieje, komisarzu? Ta zdradziecka dziwka oddała im papiery. Musi zapłacić za Lautara. Idiotko, one obciążają również twojego ojca. Macie go? Uciekł. Banda nieudaczników. A ty rób coś. Jesteś starostą. Przykro mi, ale muszę go zatrzymać. Prawo jest prawem. Nie chcę problemów. Już je masz. Zabierzcie go. Co ty zrobiłaś? Naraziłaś się na niebezpieczeństwo. Nie szkodzi. Nie szkodzi? Jak możesz go jeszcze bronić? To mój ojciec. Mój ojciec. I morderca. Skoro tego nie rozumiesz, powinieneś siedzieć razem z nim. Twój ojciec... On zrozumie. Przepraszam, ale musiałem zachowywać się naturalnie. Nena narobiła remanu.
Gdzie te papiery? Pod kluczem. Przynieś je, na co czekasz. Trzeba zachować ostrożność. Patrzą mi na ręce. Nie martw się. Nic ci nie grozi. Przynieś mi whisky, ale dobrej. Ta dziwka mi za to zapłaci. Odpuść nieco, bo on nic nie rozumie. Wiem. Przyniosłem Hobinowi ubrania, bo w te, które ci dałem wcześniej, nie wejdzie. Przyjmiesz, chłopcze. Musisz to robić teraz? Przecież jutro wyjeżdżam. Właśnie. Nie chcą mnie tu. Zawsze byłem sam. Poradzę sobie. Weź lepiej lemeniadę. To ci zaszkodzi. Nie bierz tego do siebie, ale nie mogę być twoją matką. Nie mogę. Nie mam śladów krwi? Nie. Co to za chłopiec? Nasz bratanek. Hobby, syn Santa i Messiny. Twoje dziecię jest wyższe ode mnie. Kawał chłopa. Co mam z nim począć? Zajmij się Messiną, biedaku, a my zaopiekujemy się nim. Mam na imię Hobin. Możesz spać w pokoju gościnnym. A jutro gdzie się podzieje? Gdzie Bogda, nie twoja sprawa. Pokażcie chłopcu pokój. Jest wyższy ode mnie i ode mnie, prawdziwy byczek. Jak cię poszło? Costa został aresztowany. Poważnie? Tak. Odbierz. Hola. A. Tu novia. Twoja narzeczona. Hola, mi amor. Witaj, kochanie. Jak się czujesz? Boli mnie trochę brzuch. A jak się ma moja żona i dziecko? Dobrze, tęsknimy za tobą. Znalazłeś dokumenty? No. Zabrała je Nena. Boże. Oddała je policji i Costa trafił za kratki. Słyszysz mnie? Tak, ale to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ja też tak myślę. Horacio nie spocznie. Bez względu na okoliczności, nie pozwól mu się do siebie zbliżyć. Tęsknię za tobą i nie mogę się doczekać, kiedy będziemy razem. Ja też, ale moglibyśmy się spotkać. To zbyt niebezpieczne. Cierpliwości. Kocham cię. Ja też cię kocham. Pa. Wynoś się i nie psuj nam wieczoru. Marcia! Wynoś się, słyszysz? Zabroni mi pani złożyć Anię życzenia? Tak. Za Anę i Daria. I cały ten cyrk. Za życie, które ci oddałam. A które ty podeptałaś. Budzisz litość. Czemu jesteś taką egoistką? Pozwól mi się cieszyć tym dniem. Co tak patrzycie? Bawcie się. Alegría, alegría. Vos,
Spokojnie, kochanie. Idź i nie pokazuj się tu więcej. Oddałam wam życie. A wy tak mi odpłacacie. To małżeństwo źle skończy. Zapamiętajcie to sobie. Skąd wziąłeś te whisky? Z burdelu? Okropna. Dawaj. I zapalniczkę. Powiesz, że dokumenty nie stanowiły dostatecznego dowodu, żeby mnie zatrzymać. Kupią to? Przekonamy się we właściwej chwili. A jeśli sędzia poprosi mnie o nie, to powiesz mu ode mnie, żeby poszedł do diabła. Zabrakło drzewa na ogień, Costa? Co pan tu robi? A pan? Czemu ten pan nie siedzi w celi? Zatem... cóż... Clara Gerico miała rację, a jednak... Panie inspektorze, ja... Broń komisarzu. To nadużycie władzy. Domagam się przyjazdu sędziego. Już po niego dzwonię. Broń. Zabierz ich do celi. Sam pójdę. Komisarz też jest aresztowany. Pożałujesz tego, Jimenez. Nie płacz, kochanie. To nie potwór. Wiem. To nie jego wina, że marzyłam o niemowlęciu, któremu pragnęłam zmieniać pieluchy. Chciałam uczyć go chodzić, a ten może już biegać w maratonie. Jeśli temu zmienisz pieluchy, rozwiada się. On też cię będzie kochał. Nie o to chodzi. Jak długo z nami zostanie? 2-3 lata? A potem weźmie nogi za pas. To mogą być nasze 3 lata. Nie mogę wychowywać 15-latka, którego mogłabym raczej rozprawiczyć. Porozmawiaj z nim, zrozumie. Zadzwonię, żeby go zabrali. To nie pies, którego możemy odesłać. Nie mogę wychowywać chłopca, któremu rzucił się wąs. Nie mogę. Ty, patałachu, jak mogłeś mu oddać broń? Nie chcę iść do więzienia. Jesteśmy w więzieniu, idioto. Wyciągnij mnie stąd, Horacio. Przekupiłeś strażnika? Mamy tylko 2 minuty. Twoja córka mnie sprzedała. Twoja wina, bo nie spaliłeś dokumentów. Jutro przyjeżdża sędzia Camarano. Lepiej się pomodli. Wy też, bo grozi wam to samo, co mnie. Nigdy nie chciałem być członkiem zakonu i puść mnie. Ale jesteś, tak jak ty. Nie dopuśćcie, żeby dowody dotarły do sędziego, bo jutro będziemy tu siedzieć we czworo. Zabroniłem wizyt. Już wychodzimy, inspektorze. Oczywiście, że wychodzicie. Pomyśl, co zrobisz, Escobar, bo też padłeś po uszy.
Conchita! Ay, pero cómo no me dijiste. Czemu mi nie powiedziałaś? Przyszłabym wcześniej. Jak się czujesz? Dobrze. Niczego ci nie przyniosłam, nawet w Radiolandii. Widzę, że ktoś o ciebie dba. To kwiaty od księcia Santiago? Mam prośbę, tete. Zadzwoń do Montevideo i sprawdź, jak go zlokalizować i wszystko inne. Wyjdę na korytarz i już jest zlokalizowany. Myślisz, że Santiago to nie Santiago? Myślę, że to Pedro. Co ty mówisz, proszę cię? Jak to możliwe? Zgoda, jest podobne, ale te wąsy i okulary, musiałby być zdrowo stuknięty. Zrób to dla mnie. Bardzo się boję. Zrobił ci coś? Nie, ale może. Uspokój się, wszystko sprawdzę. Wypoczywaj i wracaj do zdrowia. Wiesz, o kim napisali w Radiolandii? Niech Costa zgnije w więzieniu. Niech tak się stanie. Dowiedziałeś się czegoś? Nie. Ma do mnie zadzwonić Gallego. To ja, Santo. Możesz wyjść. Witaj, kochany. Jak się ma moje dziecko? Dobrze. Martwię się tylko, że Costa nie posiedzi długo w więzieniu. Tym się nie martw. To był Gallego. Jimenez zajął się Costą, a jutro ma tu przyjechać sędzia, by nie dopuścić do nieprawidłowości. Bogu dzięki. O czym myślisz? To my nie możemy dopuścić, by Costa zabił następnego sędziego. Zaczekajmy na jego przyjazd, a potem zobaczymy. Nie możesz ryzykować. Myślę, że tym razem wpadł. Oby Bóg cię wysłuchał. Nie wytrzymam dłużej bez ciebie. Ani ja. Spędzisz ze mną noc? Oczywiście. To są moje buciki. Były w pudle, które mi dałeś. Dostałem je od mamy, kiedy mnie adoptowała. Nie wiedząc, jaki będę. Ona mnie bardzo kochała. A jeszcze bardziej, kiedy zorientowała się, że jestem inny. Wiesz, co przeżyłem? Wciąż bałem się, że zamieni mnie na innego. Mówiłem jej o tym, kiedy gawędziliśmy na schodach. A tobie mówię o tym okropnym bólu w piersiach. Bo jesteś dla mnie jak druga matka. Czekałaś na malucha w wełnianych bucikach. A zjawił się wyrostek, ale kochaj go. Messina. Potrzebuje was tak, jak wy jego. Daj mu szansę. I otwórz przed nim serce. Jesteś taki dobry, Pipo.
kocham cię. Co się stało? Żałujesz, że za mnie wyszłaś? To nie to. Nie bój się mnie, Dario. Kocham cię i chcę, byś był ze mną szczęśliwy. Szczęśliwy przez resztę życia, które mi zostało. Jaką resztę? Mamy przed sobą całe życie. Tak. Tak, tak. Sekretów i kłamstw nie można wiecznie ukrywać. Pedro nie jest twoim ojcem. Trochę szacunku. Są rzeczy, których wybaczyć nie można. Pożądanie i zachłanność stają naprzeciw miłości. Mówiłam jej 1000 razy, że kocham ciebie. Gdy zatraca się niewinność... Zamknij się. Rozpoczyna się prawdziwa walka. Nie jesteś kobietą, która może mi ukraść mężczyznę. Jesteś bardzo niepewna. Boisz się mnie. Córka ogrodnika. Od poniedziałku do piątku w Zone Romantika. Już pijesz whisky? Rozmawiałeś z senatorem? Tak. I dowiedziałem się paru ciekawostek. Ten Camarano wcale nie jest taki uczciwy. Nazywają go 50. Dlaczego? Bierze 50 tysięcy pesos. 50 tysięcy za uniewinnienie ojca. Senator to dobre źródło. A jeśli się nie zgodzi? Nie zaszkodzi spróbować, inaczej ja też pójdę za kratki. Zdobędziesz taką sumę? Żaden problem. Wydaje mi się to jednak podejrzanie łatwe. Zajmij się pieniędzmi, a ja resztą. Zimno? Powiesz mi wreszcie? Powiem. I będziesz zadowolona. Rozmawiałam z Chichą, która pracuje w Departamencie Migracji w Montevideo, ta, której mąż prowadził podwójne życie i kupili sobie dworek na wsi. To było straszne. Czego się dowiedziałaś? Otóż możesz być spokojna. Zgadza się data jego wyjazdu. To znaczy, że Pedro to nie Santiago, a Santiago to nie Pedro. Szukasz dziury w całym. Być może. Szukasz dziury w całym, powinnaś się raczej cieszyć. Zauważ jego spojrzenie. Widać, że to dobry człowiek. Tak, Mirto? Twój mąż. Pedro? W rzece znaleziono topielca. Podejrzewa się, że to on. Wiozą go tu. Hola. Ana. ¿Qué querés? Czego chcesz? Porozmawiać.
Proszę cię, nie. Jak możesz być taka oschła? Pozbyłaś się mnie jak starej szmaty. Jesteś sobie sama winna. Nie chciałam, żebyś odeszła. Kłamstwo. Odłożę słuchawkę. Proszę, nie. Chcę słyszeć twój głos. Bez ciebie umieram. Umieram ze smutku. Kiedy się ockniesz, mnie już na tym świecie nie będzie. Nie słuchaj jej. Manipuluje tobą. Jest chora i bardzo cierpi. Chcesz, żeby wróciła? Nie mogę wybaczyć jej, co ci zrobiła. Byłby to dla mnie powrót do przeszłości. Obejmij mnie. Gabriel, po ojcu. Albo Alejandro, po dziadku. Miałem w sierocińcu kolegę, którego bardzo lubiłem. Możemy mu dać jego imię. Jakie? Koko. Ale brzydkie. Dlaczego? Straszne. Myślisz, że kiedyś ten koszmar się skończy? Miejmy nadzieję, że tak. Jimenez to praworządny człowiek. Wszyscy sędziowie, którzy przyjechali do La Cruz, byli uczciwi i zginęli. Tak, ale Jimenez to porządny facet. To prawda. Jeśli nie stracimy czujności, tym razem będzie dobrze. Schowaj się. Lautaro oddał życie za to parszywe miasteczko. Co się stało? Mój ojciec i Horacio kupią sędziego, który ułaskawi Costa. Boże, trzeba działać. Wszystko zdało się na nic, Corraje. Tym razem sam porozmawiam z sędzią i zachowa się jak należy. Costa za wszystko zapłaci. Co tam, Chaveta? Przyniosłem wam kanapki, dziękuję. Co mu jest? Nie wiem, leży tak od rana. Przyprowadzić lekarza? Ma tylko kaca. Przyjrzyj mu się. Skoro nic mu nie jest... Wspaniały z ciebie aktor. Daj mi klucze. Co pan robi? Nic, nie widzisz, że śpię? A ty co, nie chcesz stąd wyjść? Udawaj, że nic się nie stało. Jeszcze dziś będziemy brykać na wolności. Zostaw ją w spokoju. Ja nic nie zrobiłem. O, mały włos byś zrobił. Nie ma pani prawa mnie szarpać. O tym właśnie porozmawiamy. Darujmy sobie. Kiedy po mnie przyjadą? Dlaczego pytasz?
Myśli pani, że jestem głupi? Widziałem pani minę. Nie jestem w wieku do adopcji. Zgoda, spodziewałam się niemowlęcia, a nie młokosa, właśnie. Siadaj. Zrozum mnie. Wiem, że zachowałam się głupio. Zawsze chciałam mieć dziecko. Nieważne w jakim wieku. Przepraszam, jeśli cię uraziłam. Wiek jest ważny. Przemawia przez panią tylko poczucie winy. Nie. Chcę, żebyś został. Nie jesteś niemowlęciem, które się po prostu kocha i już. Ty musisz pozwolić się kochać. Chcę zostać twoją mamą, ale musisz się na to zgodzić. Żebyś mi potem nie wyrzucał, że ci się nie podoba. Zgoda? Zgoda? Zgoda. A z narzeczoną wstrzyma się jeszcze. Chcę się tobą nacieszyć. Skończysz 18, to porozmawiamy. I nie mów do mnie pani, bo mnie postarzasz. A jak mam mówić? Po prostu Messina albo Messi. A z czasem może mamo, ale nie czuj się w obowiązku. Dobrze. Mamo. Po co przyszedłeś? Chcę porozmawiać. Powiedz Elisie, że nie ruszę się z miasta. To nie ona mnie przesłała. Porozmawiajmy o Anie. Ty też mnie od niej nie odsuniesz, chociaż jesteś mężem. Uspokój się. Nie chcę cię od niej odsuwać, tylko znaleźć rozwiązanie. Anna cierpi. A i ty zapewne nie czujesz się komfortowo. Obłudniku. Chcesz się mną posłużyć, żeby ją kupić. Wyjdź stąd. Nieprawda. Porozmawiajmy. Nie ma o czym. Musimy. Musimy. Puść mnie. Marcia, por Dios. Jest nie do rozpoznania, ciało bardzo spuchło od wody. To Pedro. Rozpoznaję jego sygnet. Przykro mi. Mogę zostać z nim chwilę sam? Oczywiście. Dziękuję, Santiago. Twoje zdrowie, bracie. Schodami w górę i na prawo, dziękuję. Odświeżę się i zaraz zejdę. Zaczekam, panie sędzio. Dziękuję. Kawę? Chętnie. Gdzie jest łazienka? Za patio. Sędzia Camerano? Kto mówi? Coraje. To żart? Niestety nie możemy porozmawiać osobiście.
Czemu zawdzięczam, że dzwoni do mnie najbardziej poszukiwany przestępca w kraju? Dzwonię, żeby pana chronić. Pyszna kawa. Dziękuję. Mieliśmy ją na miejscu. Czy Manuel ma poważne kłopoty? Tak, znacznie większe niż pani sądzi. A Korache i moja córka? Przepraszam, ale nie mogę o tym mówić. Rozumiem. Grozi panu niebezpieczeństwo. Czytał pan dokumenty? Przeglądałem. Rzeczywiście robią wrażenie. Costa zawsze wychodził na swoje. Ale pan może go słusznie ukarać, co niestety nie będzie łatwe. Wybaczy pan, panie Korache, ale proszę mnie nie pouczać. Nie śmiałbym. Wiem jednak, że Costa próbuje pana przekonać, a potem kupić. A jeśli to mu się nie uda, zabije pana. Niech pan nie będzie śmieszny. Kto tam? Niech pan nie otwiera. Proszę mnie posłuchać. Kto tam? Doktor Ponce. Idę. Boże mój. Co się stało? Costa zabił sędziego. Zabił go. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Zbigniew Moskal. En tu mirada, porque te amo y sé bien que no será en vano.